Kolejnym i to dosyć specyficznym zabytkiem morąskim jest Pałac Donów. Jest on bardzo rzadkim przykładem rezydencji wybudowanej przez ród szlachecki w obrębie murów miejskich w mieście. Właściwie no, to wiemy, że rezydencje wielkich rodów pruskich były budowane na wsiach, często dzisiaj bardzo małych i często zapomnianych, ale pałac w środku miasta to jest dosyć niespodziewana sprawa. Pałac Donów jest związany z rodziną Donów, mianowicie kiedy za swoje zasługi w XVI wieku zaczęła dostawać ona bardzo duże dobra ziemskie w okolicach Morąga i Pasłęka. Piotr Dona na początku lat 20. XVI wieku został książęcym starostą. Rezydował w Zamku Krzyżackim, dawnym Zamku Krzyżackim, bardzo blisko pałacu dzisiejszego Donów położonym. No i jego synowie jeszcze dzierżyli tytuł starosty morąskiego, ale w końcu Donowie postanowili, mówiąc dzisiejszym językiem, pójść na swoje i wybudować swoją siedzibę rodową. W odróżnieniu od Zamku Krzyżackiego nazwano tą siedzibę potocznie zameczkiem i właściwie do 1945 roku ta nazwa się utrzymywała, Zameczek Donów, a szczególnie się utrzymywała w tych stuleciach, kiedy on rzeczywiście jeszcze w jego wyglądzie można było dostrzec funkcje obronne. Natomiast ulica, na której dzisiaj stoimy, dzisiaj jest to parking, przed wojną nazywała się ulica Zameczkowa. Rada Miejska pozwoliła Donom wykupić dwie działki w południowo-zachodnim kącie murów miejskich i no, dzieje Pałacu Donów są bardzo niejasne. Prawdopodobnie wybudowano najpierw dwa odrębne domy. Być może jeden pełnił funkcję reprezentacyjną, jeden użytkową, gospodarczą i w późniejszych etapach te domy połączono. One były połączone wieżą, czy też wieża była takim spójnikiem, można powiedzieć, w przekazach zwana wieżą błękitną. Ta wieża jakoś tam do niej się odwołuje. Natomiast było też możliwe, że od razu był wybudowany dwuskrzydłowy budynek i w takim kształcie też Pałac Donów obecny ten budynek przypomina, czy też naśladuje, choć jak ten pierwszy Pałac Donów wyglądał, można się domyślić w ogólnych zarysach. Pałac Donów przechodził swoje dzieje i prawdopodobnie służył Donom w o wiele większym stopniu niż w późniejszych epokach, do momentu, kiedy Donowie zaczęli się dzielić na te pięć wielkich bocznych linii. Wtedy jakby na skutek i rozrostu poszczególnych linii rodu, i dbania o poszczególne majątki ziemskie, pałac w Morągu stracił na znaczeniu, ale na pewno pełnił funkcję swoistego centrum rodu. Z pewnością między innymi mieściło się tutaj archiwum, mieścił się tutaj skarbiec rodowy, tu Donowie spotykali się na zjazdach, tu zawierali transakcje, tu omawiali pewne sprawy. Przełomowym wydarzeniem w dziełach Pałacu Donów, tak jak w dziejach Moronga, był wielki pożar z września 1697 roku, który całkowicie zniszczył Pałac Donów i zniszczył też to, co on miał w środku, w tym archiwum rodowe Donów. No i Donowie postanowili go odbudować. Zatrudnili przy jego odbudowie swojego architekta Jana Kacpra Hinderzina, który zaczynał swoją karierę od Donów m.in. od realizacji pałacu w pobliskim Markowie. I zachowały się w archiwach Donów i do dzisiaj są do znalezienia w archiwach holsztyńskich elementy projektu Hinderzina z pierwszych lat XVIII wieku, bo odbudowa lat kilkanaście trwała. Niestety trudno powiedzieć, dlaczego obecny stan Pałacu Donów, jak i ten znany ze zdjęć, które się już na szerszą skalę i widokówek pojawiają od końca XIX wieku, nie bardzo przypomina te projekty wybitnego architekta. Przede wszystkim mówimy o tym, że jest to pałac barokowy, czy przynajmniej mający cechy architektury barokowej. Natomiast gdybyśmy się tak przyjrzeli, no to trudno powiedzieć, gdzie są te cechy barokowe.
Nie ma żadnych zdobień zewnętrznych na murach, prawda? Ma Pałac Donów pewien aspekt starości, natomiast w swojej takiej no, prostocie, pozbawieniu właśnie tych elementów, jest to też zastanawiające i przypominam, zachowane zdjęcia Pałacu Donów z końca XIX wieku, początku XX, czasów niemieckich, właśnie bardziej przypominają ten budynek niż budynek, który by wynikał z planów. Prawdopodobnie i na skutek podziału linii rodowych, i na skutek tego, że budowa się ciągnęła, już ten pałac do dawnej świetności nie wrócił. Pozostawał we władaniu linii słobickiej od końca lat 50. XIX wieku. Pomieszczenia w pałacu wynajmowało starostwo powiatowe w Morągu. Powiat morąski ciągnął się od okolic Starego Dzierzgonia po Pasłękę na wschodzie, za Miłakowem, a w roku 1928 książę Aleksander Cudona ze Słobic, ten wybitny dona, który zmarł pod koniec lat 90. i jeszcze w latach 90. zdążył odwiedzić Muzeum Herdera w Morągu, sprzedał ten pałac całkowicie starostwu powiatowemu. Pałac zniszczony w roku 45. przez wiele lat leżał w ruinie, odbudowano go bez skrzydła bocznego i też tylna część pałacu od strony dzisiejszego rozlewiska morąskiego za czasów niemieckich wyglądała inaczej. Po wojnie z pałacem były związane rozliczne ciekawe opowieści, między innymi ze względu na widoczne tu i ówdzie wejścia do piwnic, ale pozostawał w takiej trwałej ruinie. Co kilka lat, to znaczy częściej, ale tak w miarę systematycznie, uczniowie morąskich szkół uczestniczyli w czynach społecznych, porządkując podwórze, może też tak bardziej bezpieczne miejsca samego budynku. Decyzja o odbudowie pałacu była niezwykła, bo jest to taki też ciekawy przykład tego, jak władze wojewódzkie wygrały z pożytkiem dla miasta z władzami miejskimi. Władze miejskie Moronga prawdopodobnie ruinę chciały rozebrać i na miejscu wygospodarowanym dzięki rozebraniu ruiny pałacom wybudować wielorodzinne bloki, takie jak tutaj widzimy obok, te, które zostały wybudowane w latach 50. i 60. Województwo się nie zgadzało, szukano pomieszczeń, szukano pomysłu, jak taki duży budynek wykorzystać. Między innymi była w latach, na początku lat 70. mowa o Domu Kultury. Ten Dom Kultury powstał w Morągu w innym miejscu, inny budynek do niego przystosowano. No i koniec końców budynek ocalał od połowy lat 70. przez kilka ładnych lat odbudowywano, remontowano, urządzano też teren przy Pałacu Donów. I w 1986 roku przeniesiono Muzeum Johanna Gottfrieda Herdera i otwarto je na nowo w Pałacu Donów w Morągu. Morąski Zamek Krzyżacki, dzisiaj w małym stopniu zamek przypomina, nosi na sobie piętno całej historii czasów, prawdopodobnie jeszcze tuż przed założeniem miasta. Dawny Zamek Krzyżacki był w czasach niemieckich najbrzydszym z morąskich zabytków, ale jednocześnie w pełni funkcjonalnym. Jego losy w skrócie przedstawiają się następująco. Zamek w państwie krzyżackim, bardziej o funkcji administracyjnej niż militarnej, chociaż chyba tego zamku nie ominęła żadna wojna polsko-krzyżacka, ale też nie zburzyła, czyli co świadczy o tym, że Krzyżacy w Morągu zbyt mocno się nie bronili. Po czasach krzyżackich zamek należał do księcia Albrechta i urzędowali w nim morąscy starości, między innymi rodzina Donów, przedstawiciele rodziny Donów, i zaczęli go przebudowywać na formę renesansową. Trudno dzisiaj tę formę renesansową dostrzec, ale takie cechy ma ten budynek, który określa się jako budynek bramny. Za czasów krzyżackich mieściły się to budynki gotyckie o innym przeznaczeniu, zostały później przebudowane.
Miała w nim siedzibę m.in. szkoła, na dziedzińcu mieścił się dom dla nauczycieli, a w późniejszych dziesięcioleciach niemiecki sąd. Są jeszcze przekazy, że w połowie XIX wieku na dziedzińcu zamku w Morągu wykonywano nawet wyroki śmierci. Przy sądzie było więzienie, stąd niektóre niemieckie zdjęcia lub pocztówki przedstawiające morąski zamek mają te takie charakterystyczne zasłony na okna, takie jak w celach więziennych, i mieściło się tutaj też archiwum. Po II wojnie światowej w Morągu mieścił się sąd, było to związane z istnieniem powiatu morąskiego i archiwum sądowe jak najbardziej, przy czym część tego archiwum to były też zbiory z czasów niemieckich, później wywiezione do archiwum w Olsztynie i w ten sposób uratowane. Nowe życie zamku zaczęło się po roku 2000, kiedy obecny właściciel wykupił pozostający ten zamek w bardzo złym stanie technicznym. Były tutaj wielkie plany dotyczące odbudowy, no i zamek jakoś do dzisiaj funkcjonuje, stanowi atrakcję turystyczną Moronga. Związane są z nim ciekawe, niesamowite opowieści o duchach na morąskim zamku.